W filmie tym powiem, co to jest różnica funkcji. A więc mamy dwie funkcje, f od x równe 2 razy pierwiastek z 5 razy x minus 4 i g od x równe x kwadrat plus 2 pierwiastki z 5 x minus 1 i mamy znaleźć g minus f od x. Więc właśnie ta notacja tutaj oznacza różnicę funkcji. Różnica funkcji g i f. No więc jest to pewna nowa funkcja, która jest zbudowana z g i f. No w jaki sposób? No tak jak ta notacja sugeruje, coś będziemy odejmować, prawda? Skoro to ma być różnica g i f, to odejmujemy f od x od g od x. No, czyli różnica funkcji g i f to jest funkcja, która w punkcie x jest równa wartość funkcji g w punkcie x minus wartość funkcji f w punkcie x. No więc w naszym przypadku f, o, ma być f, g minus f od x to jest g od x minus f od x i teraz g od x. G od x mamy tu, czyli to jest x kwadrat plus 2 pierwiastki z 5 x minus 1, może jeszcze weźmy to w nawias, minus a f od x jest tu, a? Czyli od tego odejmujemy 2 pierwiastki z 5 x minus 4. No i to wszystko równa się x kwadrat plus 2 pierwiastki z 5 x minus 1. I teraz otwieramy ten nawias, tu mamy minus, czyli jest minus 2 pierwiastki z 5 razy x plus 4. No i tutaj te dwa człony się kasują i dostajemy x kwadrat i minus 1 plus 4 to jest plus 3. Wobec tego różnica tych funkcji g i f, g minus f jest to funkcja, która w punkcie x jest równa x kwadrat plus 3.